Cześć kochani, ten odcinek taki krótki, szybki, instruktażowy poświęcimy obsłudze filtrów powietrza gąbkowych w skuterach i motocyklach, bo takie też tam są zastosowane. Także opowiem mniej więcej tak na szybko, jak to zrobić dobrze, bo dlaczego skłoniło, co mnie skłoniło do nagrania tego odcinka. Skłoniło mnie to, że po prostu zdarzają się filtry, które są kompletnie zaklejone. A czym są zaklejone, to zaraz Wam powiem. Moi drodzy, to mamy Piaggio MP3500 z 2017 roku. Tutaj jest zastosowany filtr gąbkowy. Oczywiście ja już go zdemontowałem, jak widzicie, jest zdemontowany. O co mi chodzi z tym zaklejeniem filtra? Zaraz wam pokażę na przykładzie filtra, który już mam na stole. Powiem, czym go czyścić i czym go potem konserwować, żebyście mieli na to jakieś światło. Ok, jak widzicie, tutaj mamy filtr gąbkowy z Piaggio MP3. W czym taki filtr myć? Moi drodzy, są specjalne środki do czyszczenia filtrów. Ja Wam go pokażę, nie przygotowałem, przepraszam, idę po ten środek. Na przykład są takie środki z firmy K&N. One są stosowane też w filtrach, z filtrami gotowymi. Tym możecie umyć taką gąbkę w bardzo dobry i wydajny sposób. On rozpuszcza wszystkie oleje, wszystkie smary i te środki, te oleje, które są stosowane do nasączania filtrów. Zaraz powiem, jak to nasączać, bo to jest bardzo ważny i istotny element. Moi drodzy, jeśli nie macie takiego zestawu, on nie jest tani. Wiecie, że firma K&N i ci, którzy wiedzą, to naprawdę się ceni. I te produkty nie są tanie, ale są za to dobre. Można użyć Castrola, Motula i różnych innych jeszcze takich wynalazków, które są dedykowane do czyszczenia tych filtrów. Można to też umyć w nafcie, w czystej nafcie po prostu. Nie w benzynie, bo jak wrzucicie taki filtr do benzyny, to on się zrobi jak pączek i za chwileczkę go wyrzucicie na śmietnik. Więc czyścimy go w nafcie, parę razy nabieramy tej nafty, po prostu go wyciskamy, żeby te wszystkie brudy nam z tego wyszły. W etapie końcowym musimy to wytrzeć do sucha jakąś czystą szmatą. Ja akurat tylko tak pokażę profilaktycznie. Można to wycisnąć, ewentualnie jeszcze powietrzem wydmuchać resztki. Gdzie te resztki zawsze, zobaczcie, coś tam zawsze wyleci. Takie resztki można wydmuchać sobie. No i wtedy i później nasączamy taki filtr. Zaraz Wam pokażę, jak nasączamy taki filtr i w jakiej ilości. Bo to jest kluczowy element do tego, żeby ten silnik Wam prawidłowo pracował. Spotkałem się tak z takim czymś, że ludzie po naciśnięciu tej dyszy zakleili cały filtr. To się aż tak ciągnęło. Trzeba po prostu tylko mgiełkę taką puścić na to dwa razy i to wystarczy w zupełności. To jest po to, żeby te najdrobniejsze frakcje pyłu nie przechodziły przez gąbkę, tylko żeby się po prostu zatrzymywały i przyklały do gąbki. Przechodzimy teraz do motocykla i pokażę Wam, jak to powinno wyglądać w praktyce. Okej, okay, dobra, nie zamontuję tego filtra, bo jego trzeba do pokrywy włożyć, ale z tej strony mamy filtr, przypuśćmy, moi drodzy, bierzemy sobie wymieszany taki preparat i takie dwie mgiełki wystarczą. Troszeczkę tego dajemy na filtr, moi drodzy, wystarczy w zupełności. Niektórzy psikają, aż to tam wsiąka, ten filtr wtedy nie przepuszcza powietrza. I stąd się bierze też olej w filtrze, bo ten silnik nie ma którędy ciągnąć oleju. Taka 500, wyobraźcie sobie, wystarczy 125, co dopiero 500, jaki ma ciąg powietrza, żeby to prawidłowo chodziło. Także bierze wtedy sobie powietrze z każdej strony i nawet od myślnika wyciąga olej. Dobra, przejdziemy teraz do zamontowania tego i skręcenia w całość. Oczywiście, moi drodzy, wszystko musi być wyczyszczone, musi być czyste filtrze powietrza, żeby tu nam nic nie zalegało. Ja to może sobie oddalę. Żeby nam nic nie zalegało. Wiadomo, każdy pył, który dostanie się do silnika, jest dla niego niezdrowy. Szczelnie oczywiście wszystko oryginalnymi śrubami przykręcamy ładnie. Nie przekręcamy tych śrub na siłę, tylko z jakąś konkretną siłą, żeby dociągnąć i wystarczy. Nic na przekór, moi drodzy, bo wtedy niszczymy sobie te gwinty, zrywamy i po prostu jest katastrofa. Potem filtr jest nieszczelny i robią się jaja. O tak właśnie, delikatnie dokręcamy z jakąś taką siłą. Oczywiście jeśli macie wkrętarkę elektryczną, możecie użyć, ale ze sprzęgłem wyłącznie, żeby nie zerwać tych gwintów.
Moi drodzy, myślę, że Wam się przyda taki materiał, bo wiele osób robi takie potworne błędy, których można uniknąć i wtedy awarie motocykla się rzadziej zdarzają. Pozdrawiam wszystkich, moi drodzy, lewa w górę.